Witajcie! Mam na imię Mariola i ćwierkam od bardzo wielu lat. Od lat 12 prowadzę sklep z łuczkami Edziewiarka i jako, że ćwierkam, wiem, że jest sporo osób, które chciałyby ćwierkać, ponieważ widzą, jakie są możliwości, gdy posiada się taką umiejętność, jak samodzielne wyćwierganie sobie szalika w prezencie sobie. To jest naprawdę niebywała przyjemność, kiedy możemy obdarować kogoś własnoręcznie zrobionym prezentem. Jeżeli jesteś osobą, która nie potrafi jeszcze ćwierkać, a bardzo chciałaby się nauczyć, to mam nadzieję, że z moją pomocą to się może udać. I w takiej pierwszej lekcji, bo to jest tak, że nigdy nie wiadomo, od czego zacząć, prawda? Ja tutaj mam motek, mam druty na żyłce firmy Addi, nowoczesne, to są druty bardzo nowoczesne, są o przekroju kwadratu i mają takie nacięcia, które zapobiegają zsuwaniu się oczek, znaczy w pewnym stopniu temu zapobiegają. Więc tak, mam druty, mam włóczkę, no i co dalej, prawda? Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, planując jakąkolwiek robótkę, i to nie jest niezależnie, czy to będzie sukienka, czapka czy szalik, to jest nabranie oczek. Nie ma robótki bez nabrania oczek. W tej pierwszej lekcji chciałabym Was nauczyć klasycznego nabierania oczek. Mogę powiedzieć tak, sposobów nabierania oczek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale można sobie radzić w dziewiarskim świecie, posiadając umiejętność nabierania tylko tym sposobem klasycznym, może jeszcze krzyżowym, bo to wtedy fajnie czapki się zaczyna, ale od klasyka zacznijmy, od klasycznego nabierania oczek. Czyli tak, celowo wzięłam włóczkę w kolorze czerwonym, bo to wiadomo, że to jest taka włóczka od serca, dobrze, mam nadzieję, będzie widać na tym białym tle, na którym oko kamery jest zwrócone. No i mam te druciki. I teraz tak, co dalej? Mam nitkę, mam druty i co? Co dalej? No to spuszczam sobie ten jeden drut. I to jest tak, nawet wytrawne dziewiarki czasami mają problem z oszacowaniem długości, jaką należy wziąć do nabrania oczek. Jest na to, na obliczenie, ile tej nitki potrzebujemy, kilka sposobów. Już Wam mówię, jaki to jest jeden z tych sposobów. Oczywiście można to zrobić na oko. Zawsze jest lepiej mieć trochę więcej tej nitki niż za mało, bo jak jest za mało, to zawsze są kłopoty, a jak jest za dużo, to niteczkę później w skończoną robótkę można jakoś wpleść. I tak, jeżeli planujemy, ja tutaj, żeby nie przedłużać programu, to ja będę planowała 10 oczek, czyli tak, biorę sobie kawałek nitki, spuszczam i tak okręcam 10 razy. 10 razy, ponieważ planuję 10 oczek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i jeszcze tam w zapasie sobie zostawiam kawałeczek. Ściągam tę nitkę. Teraz do tego będą mi potrzebne paluszki z lewej strony, drucik z prawej strony. No i co? No i zaczynamy naszą przygodę nabranie oczek na pierwszy dziewiarski projekt. Więc tak, chwytam sobie tylną pętelkę i zahaczam koło palca, idę w kierunku palca wskazującego i wyciągam oczko. No i tym sposobem mam na drutach, znalazły się dwa oczka. Tę czynność powtarzam tyle razy, ile potrzebuję oczek. Czyli tak, drucikiem kieruję się w stronę kciuka, wyrabiam sobie pętlę, idę w kierunku palca wskazującego, zahaczam sobie drutem i wyciągam. I wtedy palec opuszcza pętelkę i mamy oczko numer 3. Powtarzam, idę sobie w kierunku kciuka, do tej nitki, co była przy kciuku. Idę w kierunku palca wskazującego, zahaczam drutem, wyciągam sobie pętlę i palec kciuk wypuszcza mi tę nitkę. Mamy 4 oczka. Idę w kierunku kciuka z tym drutem, zahaczam, idę w kierunku wskazującego, zahaczam, mam pętelkę, więc pętelkę szybciutko przykładam z powrotem do druta. Mamy 2, 4, 5 oczek. Idę w kierunku kciuka
W kierunku palca wskazującego mam pętelkę, kciuk mi opuszcza pętlę swoją i tutaj tylko tak przykładam palcem, naciągam odpowiednio, nie za mocno, nie ściągam tej nitki mocno, ponieważ w pierwszym rzędzie bardzo trudno by się nam było wkuć w to, więc to zostawiam taki pewien luz. Idę dalej. W kierunku kciuka, w kierunku wskazującego mam pętelkę, palce się chowają i wyciągają mi pętelkę. Idę w kierunku kciuka, w kierunku wskazującego palca, wyciągam sobie pętelkę. Idę w kierunku kciuka, w kierunku wskazującego i sobie tak, ile mam tych oczek? 2, 4, 6, 8, jeszcze jedno. Idę w kierunku kciuka, mam tutaj pętelka, chwytam drutem z nitkę z palca wskazującego i kciuk mi tę niteczkę przyciąga. No i zobaczcie, zostało mi taka niteczka z nabrania oczek, czyli to te zapasiki, że tak powiem, w każdym miejscu jakiś zapasik poczyniłam w nabraniu oczek, ale lepiej, żeby mi został ten kawałeczek, niż miałoby mi zabraknąć na oczka. A też się to tak zdarza. A to później można w robótkę ładnie wpleść. I to jest tak. I to było klasyczne nabieranie oczek. Na drutach mamy teraz nabrane 10 oczek, które mogą być bazą do projektu. Projektu, jaki wykonamy, na przykład, żeby cokolwiek się dalej zadziało po tym nabraniu oczek, musimy nabyć umiejętności przerabiania oczek prawych i lewych. W następnej lekcji będą oczka prawe, ponieważ posiadając wiedzę, jak nabrać oczka i przerabiać oczka prawe, można już poczynić szalik. Także zapraszam Was na odcinek następny, w którym pokażę, jak na takiej bazie zrobić oczka prawe. Zapraszam.